Galeria Młodych Twórców Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Łazienkowskiej 7 w Warszawie zaprasza na wystawę. Dzień dobry, nazywam się Olga Strycharczyk. Jestem opiekunem Szkolnej Galerii Sztuki 99 Gimnazjum STO na Bemowie i mam przyjemność zaprosić Państwa na wystawę, która odbywa się w Młodzieżowym Domu Kultury przy Łazienkowskiej w Warszawie. To wystawa prac naszych uczniów gimnazjum, którzy w ramach dodatkowych zaliczeń z plastyki wykonują kopie znanych dzieł malarskich. Na tej wystawie prezentujemy malarstwo polskie końca XIX wieku i pierwszej ćwierci XX. Jest to zaledwie mały ułamek naszych zbiorów, ale mam nadzieję, że o tym opowie Państwu nasza uczennica Aleksandra Białek, która jest przewodniczącą zarządu Szkolnej Galerii Sztuki. Nasza Szkolna Galeria Sztuki ma prawie 300 obrazów w swoich zbiorach. Mamy specjalne archiwum przeznaczone na pracę naszych uczniów. Wszystkie są moim zdaniem niesamowite. Tutaj prezentujemy tylko bardzo niewielką część i chcielibyśmy bardzo zachęcić do obejrzenia reszty, zainteresowania się naszą galerią oraz całym tym ogromnym projektem, który jest prowadzony w naszym gimnazjum. Więcej o galerii można się dowiedzieć na stronie internetowej naszej szkoły, zespołu szkół, tak, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 99 STO, w zakładce Galeria Sztuki. Natomiast najwięcej o samej twórczej stronie galerii wie nasza pani Ela. Nazywam się Elżbieta Pawlak, jestem artystką plastyczką i nauczycielką plastyki w naszym gimnazjum. Kilka lat temu zaproponowałam uczniom naszej szkoły, aby wykonywali pod moim kierunkiem kopie znanych mistrzów. Nie tylko polskich, które są tutaj obecne na wystawie, ale też i światowych. Wydawało mi się to i dalej wydaje dosyć fajną sprawą, ponieważ młodzież poznaje historię sztuki, style, no i techniki plastyczne. Właśnie poprzez to, że próbują kopiować, to uczą się. No i mam nadzieję, że właśnie to ich bardziej zachęca do zwiedzania w przyszłości, czy nawet teraz już różnych wystaw, interesują się bardziej sztuką. No jest to takie właśnie zachęcenie też do poznawania sztuki w ogóle. Prace są dobierane indywidualnie do talentu i możliwości twórczych każdego ucznia. Wiadomo, że jedni wolą abstrakcję, inni mogą malować bardziej realistyczne obrazy. Także mamy różne style. No, a może tam o tym tworzeniu to opowią nasze uczennice tutaj obecne, bo wiedzą, jak to powstawały te prace, które one wykonały. Ja nazywam się Małgorzata Kowalska i jestem uczennicą naszego gimnazjum. Prace do naszej galerii, której w obecnej chwili jest prawie 300, tworzą uczniowie na lekcjach plastyki, a także na dodatkowych zajęciach. Żeby tych prac nie mylić, musimy je katalogować i tym zajmuje się m.in. Zarząd Szkolnej Galerii Sztuki, który składa się z chętnych, którzy jakby chcieli dołączyć do tego zarządu. I w tym zarządzie jestem też na przykład ja. Oprócz katalogowania nasz zarząd wiesza także nowe wystawy w szkole, prowadzi czasem lekcje pozaszkolne, a także oprowadza po wystawach. Jak wcześniej wspomniała pani Ela, prace są dostosowywane do talentu uczniów, do ich chęci malowania tego. Oczywiście całe tworzenie tej kopii to jest bardzo żmudny proces. Na początku wybieramy razem z panią Elą jakąś konkretną pracę, która podoba się zarówno nam, jak i pani Eli. Potem pani Ela oczywiście pomaga nam ją naszkicować, przynosi nam materiały, drukuje nam reprodukcje, żeby ułatwić nam pracę. Dzięki temu wychodzą nam takie niesamowite rzeczy w fazie końcowej. Moim zdaniem najgorsze jest rozpoczęcie samej kopii, ponieważ jest to najbardziej żmudny proces. Szkicowanie, dostosowywanie wszystkich tych kolorów jest naprawdę
moim zdaniem okropny, ale daje niesamowite efekty i mnie na przykład sprawia ogromną przyjemność. W fazie końcowej po prostu na przykład ja oraz pani Ela stojąca obok mnie, obie po prostu spoglądamy na pracę i mówimy, wow, ta praca wyszła, fajnie będzie ją powiesić. Najpierw oczywiście trzeba ją oprawić, potem trzeba ją dostosować do innych prac, tak żeby ładnie się komponowała na wystawie szkolnej, pozaszkolnej, lekcji w jakiejś muzealnej prowadzonej przez nas. Ale tak naprawdę wszystko zaczyna się od chęci głównie pani Eli. Nie malujemy tego wszystkiego do szuflady, tylko chcemy, żeby jak najwięcej ludzi zobaczyło nasze prace, dlatego stale są jakieś wystawy. W większości są to wystawy w szkole. W ogóle cała szkoła jest udekorowana naszymi kopiami. Na przykład w sali humanistycznej wisi Poczet Królów i Książąt Polskich. Co prawda jeszcze nie skończone, ale wszystko w swoim czasie. I staramy się też organizować jak najwięcej wystaw poza szkołą. I gdyby ktoś miał ochotę udostępnić nam miejsce lub zorganizować jakąś wystawę, to, no to chętnie bardzo przystaniemy. I zapraszamy do współpracy i kontaktu przede wszystkim z dyrekcją szkoły. Nasza szkolna galeria, zwana kopia z ręki mistrza, jest oczkiem w głowie pana dyrektora Jarosława Pytlaka, który stara się rozwijać ją na różne sposoby i realizuje przeróżne pomysły wokół galerii. Głównie po to, żeby pochwalić się tym, co potrafią uczniowie i efektem pomysłów pani Eli i ewidentnymi talentami. Ta galeria, ponieważ już jest tak, już ma tak obszerne zbiory, te około 300 prac, które są różnorodne i rzeczywiście mamy trochę prac z okresu romantyzmu, z bardzo wczesnych epok, to jest XVI wieku, to jednak głównie mamy przekrój XX-wiecznej sztuki, cały przekrój, bardzo bogaty i dzięki temu możemy prowadzić naprawdę, nie posługując się już slajdami, lekcje o historii malarstwa. W szkole oprócz tego, że dzieci chodzą na lekcje obowiązkowe, mają też lekcje dodatkowe, na przykład takie, na które wykonują kopie, mają też wiele dyżurów, które przygotowują ich do takiej aktywności społecznej. Wśród nich jest właśnie na przykład uczestnictwo dobrowolne w zarządzie galerii i zarządzanie tą galerią, ale są też takie zajęcia, między innymi z wolontariatu, które pozwalają im również rozwijać albo szukać swoich pasji i zdolności. Część uczniów wybiera na przykład możliwość napisania scenariusza lekcji o malarstwie, w której musi posłużyć się kopiami z naszej galerii. I wtedy gimnazjaliści prowadzą takie zajęcia dla szkoły podstawowej, gdzie po prostu utrwalają tym sposobem swoją wiedzę, trochę mierzą się z tym, na ile to w ogóle jest dla nich ciekawe, co rozumieją z tego, co namalowali, jak to namalowali, no ale też ćwiczą taką umiejętność w ogóle prezentacji, prowadzenia zajęć, panowania nad grupą. No i cieszy się to dużym zainteresowaniem maluchów od pierwszej klasy do końca podstawówki. Pan dyrektor wymyślił też jako sposób na promocję takiego nietypowego jednak przedsięwzięcia, którym rzeczywiście myślę, że warto się chwalić, takiej galerii szkolnej kolekcji malarstwa. Wymyślił, że postara się zarazić też inne szkoły i nie tylko szkoły tym pomysłem, projektem i wysłał niektórych uczniów pod moją opieką z lekcjami, które były bezpłatne, do przedszkoli, do szkół, głównie podstawowych, z takimi lekcjami bezpłatnymi, gdzie nasi znowu uczniowie gimnazjum, często autorzy też tych kopii, prowadzą lekcje najczęściej według swojego projektu, który gdzieś tam przez nauczycieli został zatwierdzony. Prowadzą lekcje razem z warsztatami plastycznymi i malarskimi, gdzie dzieci na różnym poziomie z różnymi zdolnościami próbują robić coś w rodzaju swoich kopii.
to cieszy się też dużym powodzeniem. Jest to niewątpliwie wyzwanie dla naszych gimnazjalistów. Na przykład Ola Białek, która tutaj z nami jest, prowadziła taką lekcję sama, samodzielnie, bez żadnego wsparcia kolegów w przedszkolu, którego wcześniej nie znała, z dużą grupą dzieci, 30-osobową blisko, naprawdę maluchów, takich trzylatków, których uwagę skupiła na półtorej godziny. A warsztaty wcale nie trwały godzinę, tylko jakieś pół godziny maksymalnie podczas tych zajęć. Nawiązywała z nimi dialog. Pewnie sama chętnie by o tym opowiedziała. Po wybraniu najbardziej interesujących moich zdaniem małe dzieci kopii, najbardziej kolorowych, z największą ilością szczegółów na tych obrazach, razem z panią Olgą poszłyśmy właśnie do takiego przedszkola. Na początku dzieci podziwiały obrazy. Niektóre nawet musiały ich dotknąć, ponieważ obrazu naprawdę nie da się zobaczyć bez dotknięcia go. Potem trochę starałam się rozmawiać z nimi o tych obrazach. Niektóre faktycznie wydawały się zainteresowane wszystkimi tymi kolorami, kształtami, falami, liniami na obrazach. Potem dzieciaki miały możliwość wykonania kopii jednego z obrazów, które skopiowaliśmy my gimnazjaliści. Moim zdaniem super się bawiły, w ogóle farba była wszędzie, na twarzach, na buziach, na kartkach, ale naprawdę wydawało mi się, że dotarło do nich więcej niż gdyby miały tylko oglądać te obrazy w jakiejś galerii albo na jakiejś wystawie. Natomiast potem zrobiliśmy mały konkurs i dzieci musiały wskazać jak najwięcej drobnych szczegółów na tych obrazach. A potem musiały zamknąć oczy i jak najwięcej tych szczegółów z pamięci powiedzieć. No, widać było, że po tej półtorej godziny lekcji były zmęczone, ale nie znudzone. Faktycznie, moim zdaniem, coś do nich trafiło. Na pewno więcej niż jakby rodzice zabrali je do Muzeum Narodowego i miałyby oglądać jakieś obrazy, których nigdy w życiu wcześniej w ogóle nie widziały i mogłyby tylko przejść obok nich, nawet ich nie dotykając. Więc moim zdaniem to było dla nich bardzo atrakcyjne i moim zdaniem naprawdę mi się to podobało. Zresztą mnie też się to bardzo podobało. O ile to nie wiem, to nie jest może jakaś wielka liczba, ale są osoby, które właśnie się tego... I zresztą są osoby, które przechodzą przez 3 lata trwania gimnazjum na zajęcia i chcą dalej malować, mimo że plastyka jest tylko w pierwszej klasie, ale też przychodzą. Są takie osoby, które no, po prostu polubiły to i wydaje mi się, że tak już ja tak mówię tak teraz, że mi się wydaje, że jednak to trochę zachęca, prawda, żeby tak się rozwijać. Dzieci są zaskoczone, że potrafią robić takie rzeczy. To tak, jest bo bardzo... wiele by nawet nic nie namalowało, albo tam próbują, im nie wychodzi. A właśnie, taka kopia to jednak no, uczy sporo. Ja sama jak byłam jeszcze młodsza, to zaglądałam do muzeum i stałam, tak jak już Oli mówiła, przed dużą powierzchnią, na przykład bitwy pod Grunwaldem Jana Matejki i oglądałam tam szczegóły właśnie pociągnięcia pędzlem, jak to jest namalowane, jak to zrobione. Właśnie to trochę budziłam trochę jakieś takie sensacje może, bo stoję i oglądam jakiś pantofelek, zamiast wszyscy do tyłu i oglądają z daleka, a ja wszystko tak zawsze z bliska. Dokładnie właśnie tak na mnie krzyczeli. A ja sobie tam oglądałam, no i to dużo daje właśnie, przyglądanie się no i później można samemu też, prawda, coś własne, nie tylko kopie, przecież uczniowie robią swoje też obrazy. No. Wydaje mi się, że poprzez Szkolną Galerię Sztuki, właśnie poprzez to, że robimy kopie znanych mistrzów, no, rozwijają oczywiście uczniowie swój talent, ale też interesują się sztuką i mamy już kilka osób, które rozwijały swój talent po skończeniu naszej szkoły właśnie w liceum plastycznym, a nawet mamy już pierwszych studentów Akademii Sztuk Pięknej. Także, no, nie wiem, na ile Szkolna Galeria ich jakby zainspirowała, czy pomogła, ale jakieś chyba jakieś zainteresowanie właśnie wzbudziła. Nasza szkoła i zbiory Szkolnej Galerii Sztuki i w ogóle miejsce, w którym można oglądać różne wystawy, które robimy, mieszczą się pod adresem Powstańców Śląskich 67A w Warszawie na Bemowie.
serdecznie zapraszamy. To jest zespół szkół STO na Bemowie, podstawówka numer 24 i gimnazjum numer 99. Galerię prowadzi gimnazjum. I serdecznie zapraszamy, tak jak mówiła Gosia, do współpracy. Chętnie zrobimy wystawy też w innych miejscach. Pozostałe audycje i notatki do podcastu znajdują się pod adresem galeriamdk.podcasty.info. Podcast wspierany jest przez Fundację Otwórz się. Możesz pomóc w tworzeniu kolejnych audycji, przekazując dotacje na stronie otwórzsie.org.pl. Dziękujemy.